Życie to gra, naucz się wygrywać, o tym będzie dzisiejszy webinar. Moja przygoda i fascynacja grami i tym, w jaki sposób gry mogą nam pomóc rozwijać odporność psychiczną, zaczęła się od fascynującej książki Jane McGonigal Super Better – Życie to gra, naucz się więc wygrywać. Jane jest psychologiem gier, czyli brała udział w projektowaniu gier tak, żeby one były maksymalnie wciągające, żeby były fantastyczną przygodą, ale również żeby były rozwijające dla graczy. Aż pewnego dnia doświadczyła wypadku, podczas którego doznała poważnego wstrząśnienia mózgu, a niestety wstrząśnienie mózgu jest sytuacją, na którą nie da się wziąć pigułki, żeby poczuć się lepiej. Trzeba po prostu przeczekać, przetrwać i poczekać, aż mózg się zagoi. Właściwie jedyne, co mogła robić, to było leżenie w łóżku i oczekiwanie na to, aż jej się poprawi. Do momentu, do którego nie zaczęła łapać się na tym, że jej mózg zaczyna generować myśli samobójcze. Jane miała świadomość tego, że bardzo chce żyć i że to nie są jej własne myśli i wtedy doznała olśnienia. Pomyślała sobie, że dokładnie te same zasady, które stosowała przy konstrukcji gier wideo, może zastosować dla swojego własnego życia. I powoli ze swoją największą sojuszniczką, siostrą bliźniaczką, zaczęła te reguły wdrażać. I tak właśnie powstała Super Better, czyli gra w swoje własne życie, która ma nam pomóc rozwijać naszą odporność psychiczną, sprawiać, że stajemy się bardziej sprawni intelektualnie, stajemy się szczęśliwsi, bardziej pewni siebie i mamy lepsze relacje z ludźmi. Do czego gracze wykorzystywali Super Better i do czego Wy również możecie wykorzystać tę grę? Być może chcecie założyć swoją własną firmę, a być może chcecie zrobić sobie detoks od cukru albo przebiec swój pierwszy półmaraton, albo lepiej poradzić sobie ze złością, a może chcecie być bardziej asertywni, a może chcecie lepiej poradzić sobie z własną niepełnosprawnością, albo poprawić jakość życia w trakcie choroby nowotworowej. Jak widzicie, kaliber tych różnych misji jest bardzo różny. I właściwie moglibyśmy zacząć od tego, po co nam w ogóle jest Super Better. Super Better pomaga nam przejść pozytywną transformację, pomaga nam się rozwijać. Mówiąc o rozwoju, właściwie mówimy o dwóch ścieżkach. Z jednej strony możemy mówić o rozwoju potraumatycznym albo o rozwoju poekstatycznym. Rozwój potraumatyczny ma miejsce wtedy, kiedy przytrafia nam się w życiu coś bardzo trudnego, coś nowego, zaskakującego, z czym nie możemy sobie od razu poradzić. Część z nas doświadcza nawet zespołu stresu pourazowego, czyli okresu obniżenia jakości naszego życia. Kiedy przeżywamy dużo negatywnych emocji, mamy poczucie odrealnienia, mamy flashbacki powracające z tych trudnych wydarzeń. Ale część z nas po przepracowaniu swojej straty doświadcza zespołu wzrostu potraumatycznego i ocenia swoje życie jako lepsze, bardziej wartościowe, bardziej sensowne niż przed tą trudną sytuacją. Drugi rodzaj rozwoju to jest rozwój poekstatyczny. Kiedy chcemy podwyższyć nasze standardy, jest dobrze, ale chcemy, żeby było jeszcze lepiej. Chcemy popracować nad swoim nawykiem, chcemy wzmocnić nasze umiejętności, chcemy rozwinąć nasz talent albo po prostu dokonać jakiejś dobrej, pozytywnej zmiany w naszym życiu. No to czas przyjrzeć się temu, czym właściwie jest gra. Moja ulubiona definicja jest taka. Gra jest usuwaniem niepotrzebnych przeszkód. Może ta definicja na początek wydawać się trochę dziwna, ale przyjrzyjmy się na przykład grze w golfa. Jeśli człowiek o zdrowych zmysłach chce umieścić małą piłeczkę w małym dołeczku, to po prostu bierze tą piłeczkę do ręki, podchodzi do dołeczka i ją tam umieszcza. A jednak z jakiejś przyczyny wiele osób kupuje sobie bardzo drogie kije, kupuje drogi abonament, staje dziesiątki albo setki metrów od tego małego dołeczka i czerpie ogromną przyjemność z próby uderzenia, prawidłowego uderzenia tej piłeczki kijem, tak żeby przy najmniejszej liczbie powtórzeń znalazła się w tym małym dołeczku. Dlaczego tak jest? Dlaczego uwielbiamy grać? Dlatego, że w grach jest cała masa zupełnie niepotrzebnych przeszkód, a my dobrowolnie zgadzamy się na to, że chcemy je pokonywać. Co więcej, czerpiemy z tego bardzo dużą przyjemność. Kolejna istotna rzecz związana z grami jest to, że przez większość czasu przegrywamy. Właściwie 80% czasu naszego grania w gry to jest przegrywanie. To jest bardzo istotne z psychologicznego punktu widzenia, dlatego że gracze oswajają się z porażką i wiedzą, że ona jest tylko częścią fantastycznego procesu. Poza tym,
Zwykle w grach, kiedy osiągamy zwycięstwo, poprzeczka rośnie. Jesteśmy więc cały czas na granicy swoich możliwości, co wymaga od nas ciągłego rozwoju kompetencji. Uwielbiamy grać, uwielbiamy przeszkody, uwielbiamy być na tej granicy i krawędzi. Dlaczego więc nie skorzystać z takiego właśnie nastawienia w swoim własnym życiu? Bycie graczem oznacza właśnie bycie nastawionym do swojego życia jak do gry, której trzeba się nauczyć i trzeba się nauczyć wygrywać. Często słyszymy o tym, że gry potrafią być niebezpieczne, że potrafią być uzależniające i rzeczywiście może tak być. Pytanie więc, co różni tych graczy, którzy uciekają w świat gier, od tych, którzy dzięki grom się rozwijają? Okazuje się, że bardzo istotne jest to, dlaczego gramy i czy mamy świadomość tego, że gramy z poczuciem celu, poczuciem sensu i dokładnie wiemy, jakie kompetencje chcemy rozwijać. Żeby grać celowo, żeby dzięki grom się rozwijać, nie zrobić sobie krzywdy, warto wiedzieć, co możemy rozwinąć dzięki grom. A możemy rozwinąć trzy rodzaje kompetencji. Po pierwsze są to kompetencje intelektualne. Okazuje się, że gracze znacznie lepiej i szybciej przetwarzają informacje. Znacznie lepiej radzą sobie ze śledzeniem kilku strumieni informacji. Szybciej, trafniej, lepiej podejmują decyzje. Kolejny rodzaj korzyści to są korzyści emocjonalne. W grach czujemy się fantastycznie. Dużo lepiej panujemy nad swoimi emocjami, jesteśmy bardzo mocno zmotywowani i po prostu szczęśliwsi. Mamy też korzyści społeczne. I znowu badania pokazują, że ludzie, którzy grają często z poczuciem sensu i celu, są dużo bardziej nastawieni na współpracę, lepiej się komunikują, a w przypadku niektórych gier okazuje się, że potrafią być lepszymi przywódcami i lepiej motywować swoich ludzi w zespole, w prawdziwym, codziennym, biznesowym życiu. Behawiorysta Steve Meroli użył takiego mocnego zdania, że jeśli nie jesteś bohaterem swojej własnej opowieści, to jeszcze nie wiesz, co to znaczy tak naprawdę być człowiekiem. Przyjrzyjmy się teraz temu, w jaki sposób skorzystać z tych trzech założeń. Pierwsze założenie: jesteś silniejszy niż myślisz. Wierzę, że każdy z nas chciałby odkryć swój potencjał i wykorzystać go dobrze w swoim życiu. Przyjrzyjmy się więc badaniom. Snow World to wirtualne środowisko 3D stworzone przez naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego właśnie po to, żeby pomóc poparzonym pacjentom lepiej radzić sobie z bólem. Ta gra była testowana w badaniach klinicznych i pacjenci w trakcie zmiany opatrunków dostawali do ręki joystick, dostawali okularki VR i mieli czerpać przyjemność z przebywania w tym lodowym świecie. Wyniki badań były zaskakujące i fascynujące, ponieważ okazało się, że ból zmniejszał się od 30 do 50%, a większość graczy mówiła, że miała świadomość odczuwanego bólu przez około 8% czasu trwania zmiany opatrunków. To oczywiście bardzo pomogło personelowi medycznemu w leczeniu, zastosowaniu bardziej agresywnych środków i to leczenie po prostu się skracało. Kolejne fascynujące wyniki badań przynoszą efekty grania w takie gry jak Tetris albo Candy Crush Saga, które wymagają dopasowywania wzorów. Kiedy możemy je wykorzystać? Okazuje się, że kiedy ludzie doświadczają jakiegoś bardzo trudnego, traumatycznego doświadczenia, to w ciągu 6 godzin po tym doświadczeniu tworzą się wspomnienia, z których następnie tworzą się te uporczywe flashbacki, które nawiedzają ludzi przez następne wiele miesięcy. Jeśli w ciągu tych 6 godzin człowiek będzie miał możliwość wzięcia swojego smartfona i zagrania w grę typu Tetris, ma dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że te flashbacki będą się potem pojawiały. Dlaczego to działa? Dlatego, że tego typu gry wymagają przetwarzania ogromnej liczby informacji wzrokowych i bardzo skutecznie zajmują obwody odpowiedzialne za to w mózgu, które są również potrzebne do tego, żeby wytworzyły się flashbacki. Jeszcze jedna fascynująca informacja. Jeśli macie na co dzień problemy z różnego typu pokusami, to badania pokazują, że 3 minuty Tetris wystarczy, żeby pokusę zmniejszyć o 25%. Do skutecznego rozwijania swojej odporności psychicznej potrzebujemy dobrze kontrolować swoją uwagę.
Te badania pokazują, że gry świetnie nadają się do tego, żeby pomóc nam zapanować nad naszą uwagą. Jeśli dobrze panujemy nad naszą uwagą, to świetnie też radzimy sobie z kontrolą naszych myśli i emocji, a od tego już krok do szczęśliwego, udanego życia i do efektywnego realizowania swoich celów. Druga zasada: otaczają Cię potencjalni sojusznicy. Wsparcie społeczne jest jedną z najważniejszych rzeczy w naszym życiu, jest fundamentem udanego życia, ale też naszej efektywności. A w trakcie gier dzieją się rzeczy niesamowite, ponieważ jesteśmy razem, akceptujemy pewne warunki, mamy wspólny cel, akceptujemy się nawzajem jako graczy, robimy to razem. Dochodzi wtedy do niesamowitego sprzężenia neuronalnego, kiedy nasze objawy zarówno fizyczne, jak i psychiczne zaczynają się synchronizować. Zaczynamy oddychać w podobnym rytmie, nasze serce zaczyna bić podobnie, nawet nasze fale mózgowe się do siebie dopasowują. To jest naturalny, biologiczny efekt, który pozwolił naszemu gatunkowi przetrwać, pozwolił nam budować empatię, relacje społeczne, lepiej się komunikować, lepiej współpracować. I wszystkiego tego możemy się nauczyć dzięki grom. To od nas zależy, czy będziemy mieli taką supermoc, która polega na tym, że z ludzi, którzy nas otaczają, ale także obcych ludzi, potrafimy stworzyć naszych sojuszników. Jeśli chcesz poćwiczyć tworzenie sojuszników, wybierz 3 osoby. Jedną, którą bardzo lubisz, jedną, z którą dawno się nie widziałeś i jedną taką, która być może czeka na kontakt z Twojej strony. I wyślij SMS-a albo wiadomość na Messengerze z takim pytaniem. W skali od 1 do 10, jak się dzisiaj masz? Kiedy przyjdzie odpowiedź, a zwykle przychodzi, zadaj pytanie, czy możesz pomóc tej osobie zrobić coś, żeby ta liczba wzrosła o 1. Trzecie założenie. Jesteś bohaterem swojej własnej opowieści. W grach każdy z nas jest bohaterem i chodzi przecież o to, żeby rozwijać nasz bohaterski potencjał. Chodzi o to, żeby zmieniać reakcje naszego mózgu na codzienne trudności i wyzwania. Bardzo często nam się wydaje, że żeby działać efektywnie, trzeba mieć dużo motywacji. Jednak na pewno ze swojego życia znacie takie sytuacje, kiedy byliście bardzo zmotywowani, kiedy cel był dla Was wartościowy i jasny, a jednak mimo wszystko bardzo trudno było Wam się zabrać do działania. Wyniki badań pokazują, że to nie motywacja jest naszą supermocą, ale jest nim poczucie własnej skuteczności. A poczucie własnej skuteczności to jest coś, co świetnie rozwijamy dzięki grom, właśnie dlatego, że jesteśmy cały czas na granicy. Każde zwycięstwo powoduje, że poprzeczka rośnie. Musimy szukać swoich mocnych stron, musimy szukać swojego potencjału, stawiać sobie wyzwania i stawać się coraz lepsi. Okazuje się, że gry dają takiego samego kopa jak narkotyki, a odpowiedzialny za to jest neurotransmiter dopamina, który stymuluje nasz ośrodek nagrody. Skąd zatem bierze się różnica pomiędzy ludźmi, którzy pod wpływem trudnych doświadczeń się załamują, a tymi, którzy radzą sobie świetnie i się rozwijają? Otóż ci drudzy stosują w swoim życiu 7 zasad, które również stosujemy grając w gry. Pierwsza zasada: przyjmij nastawienie na wyzwanie. W grze będzie to podjęcie Twojej misji. Po drugie, szukaj tego, co Cię wzmacnia i uszczęśliwia. Podczas gier będzie to poszukiwanie doładowań. Po trzecie, ćwicz swoją psychologiczną elastyczność. W grze będziesz musiał zidentyfikować i pokonać szereg swoich czarnych charakterów. Po czwarte, bądź aktywnie zaangażowany w działanie. W grach będziesz codziennie realizował jedno zadanie, które będzie przybliżało Cię do Twojego celu. Piąta zasada: szukaj sojuszników, czyli ludzi, którzy mogą pomóc Ci zrealizować Twoją misję. Zasada szósta: przyjmij sekretną tożsamość. Koncentruj się na swoich mocnych stronach, na heroicznych momentach w swoim życiu. I ostatnia, siódma zasada to jest koncentrowanie się na małych zwycięstwach, na tym, co nas wzmacnia dzięki naszej efektywności. W grze będzie to epickie zwycięstwo. Zajmijmy się zatem zasadą pierwszą, podejmij wyzwanie.
Każdy z nas codziennie mierzy się z różnymi problemami i okazuje się, że to ma naprawdę niebagatelne znaczenie, czy do tych codziennych trudności i przeszkód podchodzimy z nastawieniem na zagrożenie, czy z nastawieniem na wyzwanie. To jest coś, co różni osoby, które poddają się szybko, od tych, które radzą sobie lepiej i rozwijają swoją odporność psychiczną. Każdy z Was może nauczyć się zamieniać swoją reakcję na zagrożenie w reakcję na wyzwanie. Jak to zrobić? Kiedy jesteście w trudnej sytuacji i czujecie różne charakterystyczne dla reakcji stresowej objawy z Waszego ciała, miękkie kolana, pocące się dłonie, głos niknący gdzieś w gardle, większość z nas zaczyna nawykowo interpretować tą reakcję jako coś zagrażającego. A co by się wydarzyło, gdybyśmy stosując prosty trik psychologiczny zaczęli myśleć o tym inaczej? Gdybyśmy zaczęli myśleć o tym jak o czymś ekscytującym, o czymś fascynującym. Przed takim trudnym zadaniem, jakim jest wystąpienie publiczne, negocjacje, trudna rozmowa z kimś bliskim, kiedy czujecie pierwsze objawy fizjologiczne stresu, pomyślcie o tym, że wasze ciało przygotowuje was do sprostania wyzwaniu. Przechodzimy do zasady drugiej, czyli szukaj tego, co cię wzmacnia i uszczęśliwia. W grach są to doładowania, czyli przedmioty, które dodają ci więcej energii albo dają ci supermoc lub dodatkowe życie. Nerw błędny jest najdłuższym nerwem czaszkowym, który łączy wiele naszych narządów. Jest to krtań, serce, żołądek, jelita. Jest to też nerw, który odpowiada za większość naszych funkcji fizycznych i psychicznych. Okazuje się, że napięcie nerwu błędnego jest bardzo dobrym wskaźnikiem naszej odporności fizycznej. Możemy to sprawdzić na dwa sposoby. Jeden fizyczny, drugi psychiczny. Fizyczny polega na tym, że jeśli przyłożysz dwa palce w tym miejscu i wyczujesz rytm bicia twojego serca, zwolnij na chwilę oddech, poczuj, co dzieje się na wdechu i wydechu. Bardzo szybko zorientujesz się, że serce nie bije miarowo, trochę przyspiesza i zwalnia. To, co czujesz, nazywa się zmiennym rytmem zatokowym serca. Wskaźnikiem psychologicznym napięcia nerwu błędnego jest to, ile pozytywnych emocji w twoim życiu codziennie przypada na jedną negatywną. Jeśli stosunek jest 1:1, to zbieraj tak dużo doładowań, jak tylko dasz radę. Doładowania są sposobem na to, żeby korzystać na co dzień z czterech źródeł naszej energii. Pierwsze źródło to jest źródło fizyczne, które wynika z tego, w jakim stanie jest nasze ciało. Jakiego typu mogą być to doładowania? Wypij szklankę wody, wygrzej się w słońcu albo po prostu idź na krótki spacer. Od razu wzrośnie twoja odporność fizyczna. Kolejny rodzaj doładowań to są doładowania emocjonalne. Nie bez przyczyny w mediach społecznościowych powstają takie profile jak na przykład śmieszne koty, ponieważ my w sposób naturalny szukamy w ciągu naszego dnia pracy momentów, w których możemy odpocząć i doładować naszą energię. Kolejny rodzaj doładowań to są doładowania psychiczne, mentalne, które wykorzystują na przykład naszą siłę woli. Kiedy uda ci się powstrzymać przed niechcianym zachowaniem albo zrobić coś, na co akurat nie masz ochoty, poczujesz się silniejszy i bardziej odporny psychicznie. I ostatni, czwarty rodzaj doładowań to są doładowania społeczne. To jest energia, która płynie od innych ludzi. Nieważne, czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem, mnóstwo energii czerpiesz od ludzi, ale też ludzie mogą ci tej energii sporo zabrać. Zadbaj o to, żeby czerpać energię od ludzi i żeby im również ją przekazywać. A teraz zadanie dla ciebie. Spróbuj znaleźć swoje doładowania w każdej z czterech kategorii. Co wzmacnia cię fizycznie, co daje ci emocjonalnego kopa, co wzmacnia cię mentalnie i psychicznie i w jaki sposób możesz wzmocnić swoje relacje z innymi ludźmi. Zbieraj co najmniej 3 doładowania dziennie, szukaj ciągle nowych, wymieniaj się z innymi graczami, eksperymentuj i rezygnuj z tych, które przestają na ciebie działać. Przechodzimy do zasady trzeciej, czyli rozwijaj swoją psychologiczną elastyczność. Co robią gracze? Gracze identyfikują swoje czarne charaktery. Czarny charakter to jest wszystko to, co ci przeszkadza, hamuje twój rozwój, co wywołuje twój dyskomfort lub ból.
Czarnych charakterów, podobnie jak doładowań, możesz poszukiwać w czterech obszarach. W obszarze psychicznym to mogą być jakieś myśli, które cię osłabiają. W obszarze emocjonalnym, co ci odbiera energię, co sprawia, że twoja motywacja spada. W obszarze fizycznym być może jest coś takiego, co nie służy twojemu zdrowiu. I w obszarze społecznym, czy jest coś takiego, co hamuje rozwój i budowanie relacji międzyludzkich. Elementem zabawy, ale też łapania odpowiedniego dystansu do swoich czarnych charakterów jest to, że kiedy już zaczynamy je identyfikować, to nadajemy im konkretne imiona. Ja odkryłam ostatnio u siebie nowy czarny charakter po pojawieniu się kolejnego sezonu Opowieści Podręcznej. Jest to nocny serialozaur. Ale też często dopada mnie smutna drzemka, która sprawia, że zamiast pójść pobiegać, kładę się po południu spać, a potem mam problem, żeby zasnąć wieczorem. Jakie jest twoje zadanie? Twoim zadaniem jest oczywiście namierzyć swoje czarne charaktery. Pomyśl o tym, co odbiera ci energię, co powoduje twój ból albo dyskomfort, co sprawia, że czujesz się zdemotywowany, jaki objaw utrudnia ci życie, albo z jakim zachowaniem chciałbyś zerwać. W jaki sposób możesz sobie radzić ze swoimi czarnymi charakterami? Pierwsza strategia to jest unikanie. Jeśli jesteś na diecie, to być może należy zmienić twoją trasę z domu do pracy, tak żeby po drodze nie mieć kuszącej kawiarenki. Możesz też oczywiście aktywnie przeciwstawiać się swojemu czarnemu charakterowi. Tu możesz wykorzystać już znaną ci metodę: zatrzymaj się, zastanów, wybierz i podjąć decyzję, że się w tej kawiarence po prostu nie zatrzymasz. Możesz też się dostosować. Jeśli wiesz, że coś jest twoim problemem od wielu miesięcy albo od wielu lat, może czas pomyśleć nad strategią, nad konkretnym działaniem, które pomoże ci dany czarny charakter wyeliminować. Moim problemem na przykład jest to, że ciągle piję za mało wody i udało mi się to zmienić dzięki prostej aplikacji, która codziennie mi o tym przypomina. Możesz też wykorzystać swój czarny charakter jako doładowanie, zrobić z niego użytek. Jeśli trudno radzisz sobie na przykład z krytyką, możesz zastanowić się, co dobrego z tej krytyki możesz wyciągnąć dla siebie i w jaki sposób może to wzmocnić twoje kompetencje. Przechodzimy do zasady czwartej, czyli aktywnie angażuj się w działanie, bądź zaangażowany w swoje własne życie. W grach codziennie realizujemy zadania, które prowadzą nas do naszego celu. Każda bohaterska historia składa się z mnóstwa zadań, które trzeba było zrealizować. Dlaczego to działa i dlaczego to wzmacnia naszą odporność psychiczną? Dlaczego codzienne realizowanie zadań działa i dlaczego dobrze wpływa na rozwijanie naszej odporności psychicznej? Ponieważ za każdym razem, kiedy zaprojektujemy i zrealizujemy kolejne zadanie, kształtujemy trzy supermoce: nadzieję, optymizm i poczucie własnej skuteczności. Nadzieja jest wtedy, kiedy wierzymy, że wynik będzie pozytywny. Optymizm wtedy, kiedy uważamy, że ten pozytywny wynik jest prawdopodobny, a poczucie własnej skuteczności mamy wtedy, kiedy wiemy, że zależy on od nas. O czym należy pamiętać podczas projektowania zadań? Przede wszystkim o tym, żeby działania, które codziennie podejmujemy, przybliżały nas do naszego celu. Wszak mamy misję do zrealizowania. Ale jest też bardzo ważne, żebyśmy projektując te zadania byli blisko naszych wartości, tego, co jest dla nas naprawdę ważne, tego, co daje nam poczucie spełnienia. Ponieważ cele przychodzą i odchodzą, a wartości to jest coś, co zawsze mamy w sobie. Zadanie dla ciebie. Pomyśl o jednej ważnej kompetencji, którą powinieneś rozwinąć, żeby zrealizować swój cel. Twoim zadaniem będzie wymyślenie pierwszych trzech zadań na 3 dni, które przybliżą cię do tego celu. Pamiętaj, że zadanie ma być konkretne, ma być dla ciebie wyzwaniem, ma być pobudzające i ma wiązać się z twoimi wartościami. Zasada 5. Bądź blisko ludzi, celowo buduj dobre relacje społeczne i więzi. Dlaczego to jest ważne? Tutaj głównym bohaterem jest hormon oksytocyna, który pomaga regenerować się naszemu sercu. Z całą pewnością wiecie o tym, że mężczyźni znacznie częściej chorują na choroby serca niż kobiety i przyczyną tego jest właśnie to, że mają znacznie mniej szans w swoim życiu, żeby oksytocyna się wydzieliła.
budowanie relacji z ludźmi, poszukiwanie wsparcia, ale też bycie gotowym na dawanie wsparcia, również fizyczny dotyk, przytulanie się, sprawia, że wydziela się oksytocyna, która naprawia nasze serce na poziomie komórkowym. Zadaniem dla Ciebie będzie oczywiście zdobycie swojego pierwszego sojusznika. Pomyśl o kimś, z kim czujesz się dobrze, komu ufasz, kto sprawia, że chcesz się uśmiechać. Pomyśl o kimś, kto zawsze dobrze Ci radzi, a te rady nie budzą Twojego oporu. Możesz tej osobie powiedzieć, że jesteś na etapie realizowania swojej misji. To jest ktoś, kto może Ci pomóc radzić sobie z czarnymi charakterami, ktoś, kto może Ci pomóc w poszukiwaniu najlepszych doładowań albo wyznaczać Ci kolejne zadania. Zasada szósta, czyli koncentruj się na swoich mocnych stronach i szukaj heroicznych momentów w swoim życiu. W grach służy do tego konstruowanie swojej sekretnej tożsamości. To jest rodzaj awatara, który przyjmujesz w swoim realnym życiu. Inspiracji do stworzenia swojego awatara możesz szukać wszędzie. To może być film, książka, historia, nawet rodzinna legenda. A chodzi tutaj o to, żebyś mógł lepiej skoncentrować się na mocnych stronach, które chcesz rozwijać i które będą przybliżały Cię do Twojego celu. Dobrze też, żeby Twoja postać miała imię. Cały czas ćwiczymy dystans i poczucie humoru. Moim awatarem przez długi czas była Claire Underwood, ale pełna współczucia i empatii w stosunku do innych ludzi. I to był mój awatar, który łączył te cechy, które są dla mnie bardzo ważne. Czyli z jednej strony klasę, asertywność, pewność siebie, ale też empatię i uważność na to, co się dzieje w moich relacjach z innymi ludźmi. Dlaczego to działa? Dlatego, że wchodzenie w rolę i przyjmowanie postaci swojego awatara prowadzi do dystansowania się. To jest ważny mechanizm psychologiczny, który pomaga nam złapać dystans do naszych własnych problemów, do naszych myśli, do naszych emocji. Jest jeszcze drugi efekt, który temu towarzyszy. Otóż wtedy, kiedy gramy rolę, wycisza się aktywność naszych płatów przedczołowych. Zachodzi zjawisko, w którym nasza postać nas pochłania. A jest to dla nas korzystne dlatego, że kiedy gramy kogoś innego, znacznie łatwiej jest nam się zachować w sposób dla nas nietypowy, co sprzyja rozwijaniu nowych kompetencji. Co będzie Twoim zadaniem? Po pierwsze, pomyśl i zapisz 5 Twoich najważniejszych, mocnych stron, które sprzyjają Ci w realizacji Twoich celów. Możesz do tego skorzystać z darmowych testów, które znajdują się w internecie. Kolejnym Twoim zadaniem będzie zastanowienie się, w jaki sposób możesz codziennie wykorzystywać swoje mocne strony, żeby wzmacniać swoją siłę i odporność psychiczną. Załóżmy, że będzie to 7 sposobów. Jeśli na przykład Twoją mocną stroną jest odwaga, sposobem na wykorzystywanie jej w codziennym życiu może być zgadzanie się od razu na trudne wyzwanie, a dopiero później zastanawianie się, jak je zrealizować. To jest niezwykle rozwijające dla naszej siły psychicznej i odwagi. Jeśli Twoją mocną stroną jest życzliwość, zastanów się nad tym, w jaki sposób codziennie możesz zrobić jakiś mały, bezinteresowny drobiazg dla bliskiej albo obcej osoby. Zasada 7 i ostatnia, szukaj benefitów, szukaj tego, co wzmacnia Twoje poczucie samoskuteczności. W grach będzie to osiągnięcie epickiego zwycięstwa. Epickie zwycięstwo jest czymś takim jak kamień milowy w projekcie, czymś takim, co daje Ci power, motywację, bo wiesz, że stać Cię na wiele. Jakiego typu mogą być to cele? To może być wysprzątanie całego garażu, to może być tydzień bez opuszczonego treningu, albo miesiąc bez cukru, 24 godziny bez mediów społecznościowych. Ważne, żeby była tam konkretna liczba. Ważne, żeby było to dla Ciebie wyzwanie, żeby było to konkretne, żeby było to ważne z punktu widzenia realizacji Twojej misji, ale również, żeby było niezobowiązujące. To znaczy, jeśli nie zdołasz zrealizować swojego celu, nic się nie stanie. Dowiesz się czegoś o sobie, będziesz miał kolejną okazję do rozwijania swoich kompetencji. I ostatnie zadanie dla Ciebie będzie to oczywiście zaplanowanie Twojego epickiego zwycięstwa. Pomyśl o tym, z czego byłbyś dumny, jeśli udałoby Ci się to powtarzać przez 7 dni, albo bez czego chciałbyś się obyć przez 24 godziny.
Być może jaki osobisty rekord chciałbyś ustanowić, albo jaka liczba wydaje się Tobie szczególnie epicka. Twoja gra stanie się z całą pewnością dużo ciekawsza, ale też bardziej zrozumiała, wciągająca, jeśli będziesz stosować dla siebie punktację. Możesz dopasować, wymyślić ją sam, ale Twoja dzienna porcja zwycięstwa to jest minimum 3 doładowania dziennie, jedno zwycięstwo nad czarnym charakterem i jedno zrealizowane zadanie. Powodzenia! Trzymam kciuki!